Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, że lud topnieje pod stopami rządu PiS. Jest jedna rzecz, której bał się od samego początku tej kadencji. Jego koszmar właśnie spełnia się na naszych oczach. Spróbuję zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego. Kaczyński od wielu lat chciał rządzić całym krajem. Było to jego, jak i brata, marzenie. W końcu spełniło się i to on kieruje poczynaniami polityków w naszym państwie. Bez większych problemów realizował obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości aż do teraz. Opozycja mobilizuje siły obywatele, którzy sympatyzują z opozycją, sprzeciwiają się usilnie władzy Jarosława Kaczyńskiego. Kot, czarny protest, obywatele RP to tylko niektóre z inicjatyw ludzi, którzy nie chcą dominacji PiS w naszym kraju. Próbują walczyć na wszelkie sposoby, domagając się przestrzegania ustawy zasadniczej czy złagodzenia prawa aborcyjnego. Z tym wszystkim Jarosław Kaczyński radzi sobie na różne sposoby. Jest jednak coś, czego bardzo się obawia od dawna. Spędza mu to sen z powiek i nie wie, w jaki sposób zaradzić temu. Czarne chmury zbierają się nad Prawem i Sprawiedliwością, a nadchodzące wybory okażą się przełomowe. To, co najbardziej może boleć każdego przywódcę, to rozłam we własnych siłach. Jarosław Kaczyński, tworząc Zjednoczoną Prawicę, chciał zjednoczyć wszystkie siły, które podzielały jego poglądy i chciały kształtować Polskę w taki, a nie inny sposób. Jarosław Kaczyński boi się potencjalnych sojuszników na prawo od PiS. Miała być tylko i wyłącznie ściana. Niestety za plecami Jarosława Kaczyńskiego dogadują się jego potencjalni sojusznicy. Narodowcy, korwiniści, Jakubiak, Lerui. To ludzie, którzy próbują porozumieć się i wystartować razem w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Także nowo powstała partia ojca Rydzyka może zacząć się liczyć, gdyż wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości słucha Radia Maryja i będzie chciało go wspierać w przyszłym roku. Jak informuje Rzeczpospolita, może dojść do powstania nowego bloku politycznego. W jego skład wejdą narodowcy Korwin Jakubiak oraz przewiduje się udział partii Rydzyka, o ile ci nie dogadają się z PiS-em. Toczą się również rozmowy z Grzegorzem Braunem, tym co chciał budowania kościołów, szkół i strzelnic, a swój program przedstawiał w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Te informacje przyprawiły prezesa o dreszcze. Jarosław Kaczyński zapewne będzie chciał zrobić wszystko, aby ten blok zjednoczył się z PiS, ale jeżeli tak się nie stanie, to będzie to mocna siła przy nadchodzących wyborach, która zagrozi rządowi PiS.